narodził się z Maryi Dziewicy i jest pośród nas. Nasze serca przepełnia radość, że wypełniło się proroctwo, że nasze wołanie niebiosa spuśnie nam Zbawcę staje się faktem. Bardzo serdecznie witam was, drodzy siostry i bracia, na tej wspólnej pasterskiej modlitwie i zachęcam, zapraszam do oddania czci Trójjedynemu Bogu, byśmy mogli usposobić właściwie nasze serca. Żeby się dać zapisać z poślubioną w sobie Maryi, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł na Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stawem. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd niego świeciła, także bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida. Drodzy siostry i bracia, prorokiem Izajaszem, prorokiem adwentowym, ale i prorokiem wielkiej tajemnicy narodzenia, chcę dziś wypowiadać słowa: na naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nie jesteśmy już dziećmi ciemności, ale dziećmi światła. Naszym światłem jest Jezus Chrystus. A za świętym Pawłem, apostołem, który w liście do Tytusa mówi: ukazała się łaska Boża. Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polskiej. Hasło, które zostało nam zadane na ten jubileusz, to słowa krótkie, ale bardzo ważne. Nowe życie w Chrystusie. Był taki moment w historii zbawienia, kiedy do Jezusa Chrystusa przyszedł wieczorem i godem, Jezus Chrystus mówił mu, że trzeba ci się na nowo narodzić. Starego Nikodema zawiodła wyobraźnia. Jak to ja, człowiek w podeszłym wieku, mam się narodzić na nowo? I musiał Jezus Chrystus korygować jego myślenie i zrozumiał wreszcie: trzeba ci narodzić się z Ducha Świętego. I dlatego, kiedy przeżywamy jubileusz Chrztu Polski 1050 lat temu, dziękujemy za tamte wydarzenie, ale dziękujemy również za chrzest każdego z nas. Bardzo lubimy chrzcić w naszej świątyni, kiedy przynosicie swoje dzieci, przychodzicie z wnukami, z prawnukami, aby towarzyszyć w tym. Thank you.
świętych w niebie. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Wszyscy wstają. Teraz jest tam.